Zajęcia sportowe odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej. O krótką wypowiedź poprosiliśmy nauczyciela WF-u, magistra Marka Mędrka. My się na lekcji wychowania fizycznego, a aktualnie jest klasa Z1B, to jest pierwsza klasa krawiecka, tak zwana. I temat realizujemy dwutakt po kozłowaniu, wrzucenie z dwutaktu do kosza. No jest to pierwsza klasa, dziewczyny są z różnych środowisk, poprzychodziły i w związku z tym, no tutaj jest lekcja poświęcona już z kolei bodajże chyba trzecia na ten temat, no i wychodzi tak jak wychodzi. Tutaj zaraz chyba chłopcy sfilmują tą kwestię. Mówię, tak jak powiedziałem, tutaj jest parę dziewcząt ze szkoły podstawowej, z Poniatowej, no to te dziewczyny akurat już tam coś tam potrafią w tej koszykówce zdziałać, natomiast no zresztą trzeba robić w zasadzie od podstaw te rzeczy, no i dzisiaj właśnie poświęcona jest temu ta lekcja. Dziękuję. Szkoła zapewnia zdobywanie wiedzy praktycznej na warsztatach szkolnych, które umiejscowione są na terenie szkoły. O wypowiedź poprosiliśmy kierownika warsztatów, magistra Antoniego Gromka. Dużym atrybutem zespołu szkół technicznych jest posiadanie własnych warsztatów szkolnych, w których młodzież zdobywa pierwsze szlify w zawodzie. Warsztaty szkolne powstały w roku 1974. Budynek składa się z części socjalnej, biurowej i działów szkoleniowo-produkcyjnych. Działy szkoleniowo-produkcyjne wyposażone są w niezbędne stanowiska pracy umożliwiające kształcenie młodzieży w zawodach takich jak elektronik, chłodnik, elektromechanik, ślusarz mechanik, operator obrabiarek skrawających, krawiec odzieży damskiej lekkiej i stolarz. Są to zawody atrakcyjne o szerokim zakresie szkoleniowym na wszechstronny rozwój umiejętności praktycznych u młodzieży. Posiadamy różnorodny front prac, który pozwala na realizację programów nauczania w wyżej wymienionych zawodach. W warsztatach pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletnim stażu pracy pedagogicznej. Dziękuję.
właściwie chętnie przychodzą na dział mechaniczny, dlatego że pierwsza robota, jaką ja im tutaj serwuję, to jest drewnie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo, a po drugie, z uwagi na to, że nieumiejętność posługiwania się posuwem, narzędziem, nożem powoduje, że te narzędzia się niszczą w przypadku pracy w metalu. Natomiast drewnie, no to ostatecznie drewna jest pod dostatkiem, nóż się nie łamie, no i uczeń taki nabiera pierwszych umiejętności manualnych, ręcznych, przy posługiwaniu się, powiedzmy, korbką w tokarce czy w tokarzarce. To powoduje, że dla nich ta robota jest na pewno i z początku na pewno ciekawa. Przepraszam, tak? Jak się czujesz na tym dziale? Na dziale mechanicznym na przykład jest wiele maszyn, na których możemy pracować. Na przykład ja tutaj robię na szlifierce, tutaj chłopaki z tyłu na frezarkach, tokarkach. Tutaj instruktor Sagan wytłumaczy dokładnie, jak trzeba robić. Na przykład ja robię dzisiaj pierwszy raz. Także na tym dziale jest najlepiej, myślę, że na całym warsztatach. Dziękuję. Pracuję w tej szkole od 24 lat. Jesteśmy na dziale spawa. Wykonujemy bramy na zamówienie klienta. Jest to obecnie brama przesuwna, wykonywana do zespołu garaży i uczniowie te bramy wykonują razem ze mną.